Cześć! Jeśli jesteś nowy na tym kanale i nie posiadasz jeszcze własnych kryptowalut, to klikając nazwę kanału znajdującą się pod tym filmem, a następnie w prawym górnym rogu klikając zakładkę Jak kupić Bitcoin, zostaniesz przeniesiony na stronę, na której w przyjaznej formie zostały dla Ciebie zebrane wszystkie niezbędne do poczynienia kroki, aby dokonać swojego pierwszego zakupu. Obok wspomnianej zakładki znajdziesz także link do bezpiecznej giełdy Binance oraz link do otwartej grupy Krypto Akademia na Telegramie, na której możesz śledzić nowości ze świata kryptowalut, a także otrzymać bezpłatne wsparcie. Cześć! W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zainstalować oraz obsługiwać portfel MetaMask. MetaMask jest dostępny jako rozszerzenie dla przeglądarki Chrome, zatem w pierwszej kolejności należy ją zainstalować i uruchomić. Następnie przejdź do strony metamask.io, a następnie naciśnij przycisk Download Now oraz Install MetaMask for Chrome. Zostaniesz przeniesiony do strony rozszerzeń przeglądarki Chrome, gdzie naciśnij Dodaj do Chrome, a następnie Dodaj rozszerzenie. Po chwili portfel zostaje zainstalowany i automatycznie uruchomiony. Zanim przejdziemy do konfiguracji, możesz nacisnąć jeszcze ikonkę rozszerzeń, a następnie pineskę obok MetaMask, aby przypiąć go na stałe do paska. Następnie wciśnij przycisk Rozpocznij oraz Utwórz portfel. W tym miejscu możesz zdecydować, czy chcesz pomóc usprawniać aplikację poprzez przesyłanie anonimowych statystyk do twórców. Po wybraniu odpowiedniej dla siebie opcji należy ustawić hasło, którym będziemy odblokowywać nasz portfel. Następnie potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem oraz klikamy Utwórz. W tym miejscu zobaczysz krótki film dotyczący zabezpieczenia swojego portfela poprzez tzw. frazę SEED, czyli 12 słów bezpieczeństwa, które uzyskasz w kolejnym kroku. Jeśli kiedykolwiek zapomnisz hasło do swojego portfela lub utracisz dostęp do urządzenia, to z pomocą tych 12 słów zawsze i wszędzie odzyskasz dostęp do swoich środków. Pamiętaj, aby nigdy nie wprowadzać tych słów na jakichkolwiek stronach internetowych ani nie udostępniać ich osobom trzecim. Aby otrzymać swoją frazę bezpieczeństwa, wciśnij przycisk Dalej. Następnie kliknij szare pole, aby odsłonić wspomniane 12 słów. Teraz przepisz je na kartkę w podanej kolejności lub skopiuj i zapisz w pliku tekstowym, który następnie możesz zapisać na przykład na zewnętrznym nośniku typu pendrive i trzymać w bezpiecznym miejscu. Kiedy słowa są zabezpieczone, kliknij przycisk Dalej. W kolejnym kroku musimy upewnić się, że nasze słowa zostały prawidłowo przepisane, zatem podane poniżej słowa należy klikać w odpowiedniej kolejności aż do odtworzenia swojej frazy bezpieczeństwa. Kiedy już to zrobisz, kliknij przycisk Potwierdź. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, to Twój portfel został właśnie poprawnie założony i jest gotowy do użycia. Możesz kliknąć przycisk Wszystko gotowe i zostajesz przeniesiony do swojego portfela. Możesz teraz zamknąć zakładkę, a dostęp do portfela uzyskasz w każdej chwili klikając ikonkę MetaMaska przypiętą do paska adresu. Jak widzisz, portfel domyślnie pracuje na sieci Ethereum, a nasz stan konta wynosi 0 ETH. Ponieważ jednak większość platform DeFi, których będziemy używać przy użyciu MetaMaska, pracuje na sieci Binance Smart Chain oraz Kronos, to należy najpierw dodać obsługę tych sieci do naszego portfela. W tym celu przejdź na stronę bscscan.com, a następnie przejdź na sam dół strony i w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Add BSC Network. Automatycznie otworzy się Twój portfel z pytaniem, czy chcesz dodać obsługę sieci Binance Smart Chain, zatem kliknij przycisk Approve, a następnie Switch Network. Teraz otwórz swój MetaMask i jak widzisz, poprawnie przełączyliśmy się z sieci Ethereum na BSC. Teraz dodajmy obsługę sieci Kronos, zatem przejdź na stronę kronoscan.com, ponownie przejdź na dół strony i w prawym dolnym rogu wybierz Add Kronos Network. Analogicznie jak poprzednio naciśnij przycisk Approve oraz Switch Network. Otwórz teraz swój portfel i jak widzisz, sieć została prawidłowo dodana. W tym miejscu należy wspomnieć o bardzo istotnej sprawie. Każda z wspomnianych sieci posiada swój własny podstawowy token, który jest używany do zatwierdzania wszelkich operacji na portfelu. I tak w przypadku sieci Kronos, aby wykonać jakiekolwiek operacje, będziemy potrzebowali tokeny CRO. W przypadku sieci Binance Smart Chain musimy posiadać tokeny BNB, natomiast w przypadku sieci Ethereum musimy posiadać ETH. Każda z sieci pracuje na własnym blockchainie, zatem posiadanie na przykład tokena USDT na sieci Ethereum nie oznacza, że będziemy mogli użyć tego tokena na platformie opartej o sieć Binance Smart Chain.
Przyjrzyjmy się temu bliżej. Obecnie nasz portfel pokazuje wyłącznie stan podstawowych tokenów, o które oparta jest dana sieć. Dodajmy zatem obsługę tokena USDT do każdej z sieci. W tym celu wejdź na stronę coinmarketcap.com, a następnie w polu wyszukiwania wpisz USDT oraz wybierz token Tether. Po lewej stronie zobaczysz sekcję kontrakt, a pod spodem adres tokena na sieci Ethereum. Obok znajduje się również ikonka MetaMaska, dzięki której jednym kliknięciem dodamy obsługę danego tokena do naszego portfela. Kliknij zatem wspomnianą ikonkę, a Twój portfel otworzy się automatycznie. Następnie potwierdź dodanie tokena USDT poprzez kliknięcie Dodaj token i jak widzisz, oprócz ETH faktycznie widzimy teraz także token USDT. Co się jednak stanie, kiedy przełączymy sieć na Binance Smart Chain? Widzimy jedynie podstawowy token BNB. Dzieje się tak dlatego, że obsługę tokena USDT włączyliśmy jedynie dla sieci Ethereum. Kliknij zatem przycisk More obok kontraktu Ethereum, a następnie z rozwijanej listy odnajdź Binance Smart Chain i ponownie kliknij ikonkę MetaMaska. Potwierdź dodanie tokena i teraz token USDT widzisz także na sieci BSC. W ten sposób możesz także dodawać do portfela dowolne inne tokeny. Ostatnim krokiem będzie dodanie tokena USDT do sieci Kronos. W tym celu wróć do rozwijanej listy i odnajdź sieć Kronos. Jak widzisz, w tym przypadku nie mamy dostępnej ikony MetaMaska, zatem token musimy dodać ręcznie. Kliknij ikonkę obok adresu, aby skopiować go do schowka, a następnie otwórz MetaMaska, przełącz sieć na Kronos i kliknij przycisk Import Tokens. W pierwszym polu wklej skopiowany adres tokena i jak widzisz, pozostałe pola wypełniły się automatycznie. Teraz potwierdź operację klikając Add Custom Token oraz Import Tokens i faktycznie nasz portfel wyświetla token USDT również na sieci Kronos. Pamiętaj jednak, że sieci te są od siebie niezależne. To oznacza, że posiadając już jakieś tokeny USDT na sieci Kronos nie sprawia, że będziesz je widział także na sieci BSC. Do transferu środków pomiędzy sieciami możesz posługiwać się na przykład giełdami takimi jak binance.biz.pl czy crypto.com. Zobaczmy zatem, jak wygląda to w praktyce. Na swoim koncie Binance posiadam obecnie lekko ponad 100 USDT. Klikam zatem przycisk Wypłata, a następnie otwieram MetaMask i klikam adres portfela pod Account One, aby skopiować go do schowka. Następnie wklejam go w pole adresu na giełdzie i kolejnym ważnym krokiem jest wybranie sieci, po jakiej chcemy wysłać nasze środki. Warto wspomnieć, że adres portfela będzie identyczny dla wszystkich dodanych do portfela sieci, a to właśnie wybór konkretnej sieci przy wypłacie środków determinuje, gdzie one trafią. Jak widzisz, na giełdzie Binance mogę wysłać token USDT po sieci BSC oraz ETH. Na ten moment Binance nie obsługuje sieci Kronos, zatem gdybyś chciał przesłać środki na tę sieć, musiałbyś skorzystać z giełdy Crypto.com, która tę sieć obsługuje. Crypto.com z kolei nie obsługuje Binance Smart Chain, zatem jak widzisz, warto posiadać konta na różnych giełdach, aby sprawnie przenosić swoje środki pomiędzy sieciami. W tym przykładzie wybieram sieć BSC, a następnie potwierdzam swój wybór. Powiedzmy, że wyślę na portfel 90 USDT. Jak widzisz, ostatecznie otrzymam kwotę 89,2, ponieważ prowizja za wypłatę wynosi w tym przypadku 0,8 USDT. Zmienię zatem kwotę wypłaty na 90,8, aby otrzymać na portfel równe 90 USDT. Następnie klikam przycisk Wypłata i przechodzę przez tradycyjny proces wypłaty środków. Po upływie kilku do kilkunastu minut otrzymujemy komunikat, że wypłata przebiegła pomyślnie. Otwieram zatem portfel i faktycznie na naszym koncie znajduje się 90 USDT. Czy możemy już zatem korzystać z naszych środków? Nie, ponieważ nie zadbaliśmy najpierw o podstawowy token BNB, który jest niezbędny do potwierdzania operacji w sieci BSC. Jeśli kliknę swoje tokeny USDT, to mogę je teraz wysłać na inny portfel lub zamienić na inne tokeny, korzystając z opcji swap. Spróbujmy jej zatem użyć. Załóżmy, że chcę zamienić 50 tokenów USDT, a tokenem docelowym będzie BNB. Klikam Review Swap, aby zobaczyć ofertę wymiany, i jak widzisz, przycisk swap jest zablokowany, ponieważ aby zatwierdzić operację, potrzebujemy około 0,0015 tokena BNB. Zatem pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest zaopatrzenie się w podstawowy dla danej sieci token.
Wracam zatem na giełdę i przechodzę do zakładki Handluj oraz Klasyczny. Następnie w polu wyszukiwania wpisuję BNB i wybieram parę do USDT. Następnie przechodzę do zakładki Market, a następnie przy użyciu suwaka procentowego ustawiam wartość 100% i klikam przycisk Kup BNB. Następnie przechodzę do zakładki Portfel oraz Portfel Spot i klikam przycisk Wypłata obok tokena BNB. Następnie ponownie wklejam adres swojego portfela i jak widzisz w tym przypadku sieć została automatycznie ustawiona na BSC. Klikam zatem przycisk Max, aby przesłać wszystkie dostępne środki, a następnie klikam Wypłata i ponownie przechodzę przez proces wypłaty. Po upływie kilku do kilkunastu minut otrzymujemy komunikat o poprawnej wypłacie, zatem otwieramy MetaMask i teraz rzeczywiście oprócz tokenów USDT posiadamy także tokeny BNB, które posłużą nam do potwierdzania wszelkich operacji na portfelu. Spróbujmy zatem ponownie przejść do opcji swap dla tokena USDT, ponownie wpisuję wartość 50 i wybieram token docelowy jako BNB. Klikam Review Swap i tym razem możesz zobaczyć, że przycisk swap jest odblokowany. Oznacza to, że posiadam teraz środki na opłacenie transakcji, dzięki której 50 tokenów USDT zostałoby zamienione na około 0,11 BNB. My jednak nie będziemy tego robić, zatem klikam Anuluj. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, jak przesłać nasze tokeny na inny portfel lub na giełdę. Jest to niezwykle proste. Załóżmy, że chcemy odesłać tokeny USDT na giełdę, aby później przesłać je po sieci Ethereum. W tym celu wróć na giełdę, przejdź do zakładki Portfel oraz Portfel Spot, obok tokena USDT kliknij Wpłata, a następnie wybierz sieć, po której będziemy przesyłać środki. W naszym przypadku będzie to BSC. Zwróć szczególną uwagę na wybór prawidłowej sieci, ponieważ w innym przypadku nasze środki mogą przepaść bezpowrotnie. Następnie skopiuj do schowka wygenerowany dla Ciebie adres, otwórz portfel MetaMask, kliknij w token USDT, a następnie wyślij. Wklej skopiowany wcześniej adres, a następnie wprowadź ilość tokenów, jakie chcesz przesłać. Następnie wciśnij przycisk Dalej i jak widzisz przesyłamy 50 USDT oraz poniesiemy drobną opłatę transakcyjną w formie tokena BNB. Po kliknięciu przycisku Potwierdź transakcja zostanie zrealizowana, a Twoje tokeny USDT zostaną bezpiecznie przesłane na giełdę. Następnie, analogicznie jak przy poprzedniej wypłacie, mógłbyś je wysłać na swój portfel, tym razem po sieci Ethereum. Mógłbyś również przesłać je z giełdy Binance na giełdę Crypto.com, gdzie następnie możesz je wypłacić na MetaMaska po sieci Kronos. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej ilości tego typu poradników, to zachęcam Cię do odwiedzenia strony cryptoakademia.net, gdzie klikając ikonkę diamentu możesz wykupić jedną z trzech opcji dostępu do sekcji VIP. Już najtańsza opcja o wartości 390 zł daje Ci miesięczny dostęp do platformy, na której znajdziesz profesjonalne poradniki w formie wideo oraz tekstowej, dzięki którym łatwo rozpoczniesz swoją przygodę z zarabianiem na kryptowalutach. Znajdziesz tu instrukcje obsługi wielu różnych platform DeFi, które umożliwiają pomnażanie swoich środków poprzez tzw. farming oraz staking. Oprócz typowych instrukcji znajdziesz tu również ogólne materiały szkoleniowe, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę na temat kryptowalut. Wybór opcji Silver o wartości 590 zł pozwala Ci także uzyskać dostęp do zamkniętej grupy na Telegramie, gdzie uzyskasz niezbędne wsparcie, a także będziesz na bieżąco ze wszystkimi nowinkami ze świata krypto. Najwyższa opcja o wartości 690 zł umożliwia Ci także spotkanie 1:1, zarówno online jak i na żywo, aby wspólnie opracować najlepszą dla Ciebie strategię czy rozwiać Twoje wątpliwości. Będziesz także miał możliwość brania udziału w specjalnych webinarach szkoleniowych czy wyjazdach motywacyjno-edukacyjnych. Dodatkowo w przypadku opcji Silver oraz Gold po upływie pierwszego miesiąca masz możliwość otrzymania dostępu do pakietu Gold na kolejne 3 miesiące w atrakcyjnej cenie 490 zł. W tym wypadku miesięczny dostęp do najwyższego pakietu to jedynie 163 zł. Przed dokonaniem zakupu zapoznaj się także z regulaminem oraz ważnymi informacjami dotyczącymi korzystania z platformy Cryptoakademia. Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, możesz także dołączyć do otwartej grupy Cryptoakademia na Telegramie, gdzie uzyskasz niezbędne wsparcie. Dzięki za uwagę, cześć! Niniejszy materiał wideo jest instrukcją korzystania z platform oraz aplikacji opartych o sieci blockchain. Absolutnie nie należy traktować go jako porady inwestycyjnej.
Inwestowanie w jakiejkolwiek formie może wiązać się z utratą całości zainwestowanych środków. Nigdy nie inwestuj więcej niż kilka procent swoich oszczędności w jeden rodzaj aktywów. Zanim rozpoczniesz korzystanie z jakichkolwiek platform i aplikacji omawianych w niniejszym wideo, zapoznaj się szczegółowo z ich regulaminami i zasadami działania.